Cześć. Na tym edukaście porozmawiamy na temat pogorszenia i zerwania stosunków polsko-radzieckich podczas II wojny światowej. Na samym początku zastanowimy się, co zmieniło się po ewakuacji armii generała Andersa w relacjach polsko-radzieckich. W drugiej połowie naszego edukastu opowiem Wam o powstaniu Związku Patriotów Polskich i jego działalności na terenie Związku Radzieckiego. Na koniec opowiem o odkryciu zbrodni katyńskiej i jej wpływu na relacje polsko-radzieckie. Zapraszam. Po wyjściu armii Andersa ze Związku Radzieckiego stosunki polsko-radzieckie uległy pogorszeniu. Mimo że rząd RP na uchodźstwie starał się o ponowne rozpoczęcie akcji werbunkowej do wojska, władze radzieckie pozostawały bierne lub nawet agresywne. Co ciekawe, całą winę za przerwanie rekrutacji rząd radziecki zrzucił na działania administracji polskiej, oskarżając także Polaków o kolaborację z Niemcami. Na przełomie 1942 i 1943 roku premier Władysław Sikorski przebywał w Stanach Zjednoczonych, starając się o poparcie idei Federacji Środkowoeuropejskiej, koncepcji ataków aliantów na Niemcy hitlerowskie od strony Bałkanów oraz uzyskanie poparcia rządu USA dla stanowiska polskiego wobec ZSRR. Działania te nie przyniosły jednak efektu. Zarówno premier Wielkiej Brytanii, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych skłonni byli iść na ogromne ustępstwa wobec ZSRR, chcąc stworzyć sojusz ze Związkiem Radzieckim. Pod koniec 1942 roku sytuacja na froncie wschodnim uległa zmianie. Wojska hitlerowskie zostały zamknięte w tak zwanym kotle stalingradzkim. Mimo że armia niemiecka posiadała jeszcze ogromne siły na wschodzie, generał niemiecki Friedrich von Paulus musiał powoli przygotowywać się do obrony zdobytych terenów. Sytuacja Polaków na terenie ZSRR pogorszyła się. Administracja radziecka, widząc sukcesy w walce z Niemcami, zawiadomiła 16 stycznia 1940 roku ambasadę RP w Moskwie, że Polacy zamieszkujący Kresy Wschodnie, przyłączone do ZSRR, stają się obywatelami Związku Radzieckiego. Mimo protestów rządu RP, decyzja ta nie została zmieniona. W lutym 1943 roku powstał w Moskwie Komitet Organizacyjny Związku Patriotów Polskich, który wydawał pismo Wolna Polska. Komitet ten poprzez prasę miał na celu szerzenie propagandy o stworzeniu prawdziwie wolnej, niepodległej i silnej Polski, połączonej przyjaźnią i braterstwem z ZSRR. Komitet ten podjął się także tworzenia nowego Wojska Polskiego. Najważniejszymi postaciami ZPP byli Wanda Wasilewska, Alfred Lampe, Roman Zambrowski, Aleksander Zawadzki oraz podpułkownik Zygmunt Berling. Mimo że wojska alianckie odnosiły ogromne sukcesy w walce z Niemcami, zarówno na lądzie, jak i na morzu, stosunek mocarstw zachodnich co do relacji polsko-radzieckich nie zmienił się. Premier Wielkiej Brytanii nalegał na uległość Sikorskiego wobec władz ZSRR. Mimo to relacje polsko-radzieckie stały się wręcz wrogie. Kwietnia 1943 roku Niemcy donieśli o odkryciu grobów oficerów polskich w Lasku Katyńskim koło Smoleńska, oskarżając tym samym o zbrodnie radzieckie NKWD. Kreml odpowiedział na te oskarżenia stwierdzeniem, jakoby polscy jeńcy zatrudnieni przy robotach na Białorusi wpadli w ręce niemieckie i zostali wtedy wymordowani. Dla rządu polskiego jasne było, że zbrodnie ta mogło dokonać tylko NKWD. Jednak próby wyjaśnienia zbrodni mogły pogorszyć już zaostrzone stosunki polsko-radzieckie. Mimo to rząd RP 17 kwietnia zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o rzetelne wyjaśnienie sprawy. W tym samym czasie znalazła się także podobna prośba niemiecka. Kreml
Kreml wykorzystał sytuację i natychmiast zareagował, wysyłając depesze do Churchilla i Roosevelta, oskarżając rząd RP o naruszeniu wszelkich zasad i norm przyjętych w stosunku między dwoma państwami sojuszniczymi. Zerwał także stosunki dyplomatyczne z rządem RP na uchodźstwie. Spróbuj teraz odpowiedzieć na parę pytań. Jak rozwijały się relacje polsko-radzieckie po wyjściu armii Andersa? Jakie działania podejmował premier Sikorski w celu poprawy relacji polsko-radzieckich? Jakie znane postacie należały do Związku Patriotów Polskich? Co zmieniło się po odnalezieniu grobów polskich żołnierzy w Katyniu? A na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu znajdującego się poniżej.